na to warto zwracać uwagę przed każdą zimą, przed każdym latem. Naładujcie sobie akumulator. Teraz przychodzą chłodne okresy. Mnóstwo z Was wymieni akumulator, którego nie trzeba wymieniać, a wystarczyłoby go naładować. Przygotowuję teraz taki film, ile kosztuje naładowanie akumulatora. Kto zgadnie 24 godziny ładowania mocno rozładowanego akumulatora, ile kosztuje? Nie wiadomo, bo ceny energii tak skaczą, że ciężko powiedzieć. 50 groszy? 1000 zł. Jeden u mnie. 1,5 kWh mi pobrał prostownik. 80 groszy w Szczecinie, złotych 20 kosztuje naładowanie akumulatora. Jak nie macie prostownika u siebie, ma to sąsiad, ma to kolega, ma to ktokolwiek, wystarczy podłączyć, naładować. Akumulatory uwielbiają spa, na nich ładowanie jest jak spa, naładujecie i to może służyć. Natomiast pamiętajcie, zimą akumulatory się nie psują, tam tylko spada ich sprawność. Auta potrzebują więcej energii, świece zagrzać, olej gęstnieje, te wszystkie rzeczy. Foteliki, maty grzane, to są pochłaniacze energii. Rzeczy, które po prostu będą wymuszały więcej energii pobrać z akumulatora, ale on jest rozładowany, to po prostu mało na tej energii nie będzie słabo kręcił i tak dalej. Czyli dzisiaj było około 3 stopni, jak wyjeżdżałem tam z okolic Żoli Morza, czy skądś, gdzie byłem mieszka. Też tam poczułem, że tak ten pożyczony samochód od kolegi jest tak wow. I chyba będę musiał naładować, jak będę dodawał mu samochód, bo trafiłem na elegancką skrzynię automatyczną, która mnie w drodze do Warszawy zabrała. Nie pomogę. Czyli jeszcze podsumowując raz o tym, co mówili. Wiadomo, ładujemy, bo to spa. I teraz, jeżeli przechowywujemy kampera przyczepy, jest tam akumulator, naładowaliśmy go, jak często zaglądać? Słuchajcie, spadek, samorozładowanie to się nazywa, wewnętrzne rozładowanie. Bo występuje takie zjawisko, żeby było jasne. W nowym, w okolicach 3-5% używanym, bardzo używanym akumulatorze, nawet do 10% może się rozładować w skali miesiąca. Czyli jeżeli podejdziecie sobie do 10% napięcia dopuszczalnego, czyli to nie będą duże wartości, tak? Będziecie mieć pełni naładowany 12,8, przyjdziecie sobie za 3 miesiące, możecie tam zobaczyć 12,6 na przykład, tak? Ale nie polecam zostawiać na ładowarkach buforujących, bo bardzo niewiele ładowarek ma prawdziwy system buforowania, czyli utrzymuje 13,2 czy tam 13,5 V. Większość z nich wchodzi w tryb ładowania, potem odpuszcza, często zostaje, ale też jest tak, że na chwilkę zabraknie prądu i okaże się, że nie ma. Na łódkach mieliśmy w Szczecinie wiele takich przypadków, że ludzie bogate łajki zostawiali, kupowali prostowniki dobrej klasy, które były to w stanie zrobić, bo brakło prądu, okazało się, że prostownik nie ruszył z ładowaniem, trzeba było go zrobić. I później na wiosnę przychodzą, a tam no, error tutaj. Także jeżeli używacie, naładujcie, odłóżcie, zaglądnijcie raz na jakiś czas. Jeżeli macie systemy fotowoltaiczne, mimo wszystko proponuję założyć sobie rozłącznik na tą część, która idzie od solara do regulatora. Rozłączcie, niech to będzie wyłączone, niech to nie puści nikogo i tak dalej. Jakaś guna, nie guna, może to będzie chciała coś Wam podnieść czy cokolwiek. Różne są przychody. Lepiej rozłączyć instalację, a akumulator raz na 3 miesiące zaglądać. Mam serdecznego kolegę, który ma przyczepę przykrytą takim pokrowcem, czy tak pokrowiec nazywa, ale on tam raz na 2-3 miesiące organizuje takie spotkania degustacyjne i wtedy sprawdzamy akumulator tam, czy jest na pewno dobrze naładowany. Także nawet w takich celach proponuję sobie tam zaglądać i wystarczy go po prostu co jakiś czas podładować. Akumulator też nie lubi takiego permanentnego podłączenia pod prostownik. Nie kapujmy go. Naładujmy, zaglądnijmy za 2-3 miesiące, jak trzeba to doładujmy i 2-3 dni przed wyjazdem, czy też przed przetrenowaniem kampera czy przyczepy, naładujcie, żeby ruszyć z pełnym akumulatorem. Tak, kolejna rzecz istotna. Większość wyposażenia markowego, lodówki, historie, kuchnie, te rzeczy po wyłączeniu jakby przestają pobierać prąd. Niemniej jednak mamy różne rzeczy w samochodzie, i to od alarmów i innych historii, które potrafią nie brać prądu przez 2 lata, a w którymś roku dojdzie do jakiejś mikro awarii, bo to są już awarie. Wilgoć, i zaczyna faktycznie brać. Dlatego jeżeli jest taka możliwość, absolutnie odłączymy go od instalacji przyczepy samochodu. Raz, że spada ryzyko jakiegoś tam głębszego wyładowania, bo samo rozładowanie, tak jak powiedział Robert, nie jest aż tak groźne i praktycznie po 3 miesiącach nic złego mu się nie dzieje. U mnie stoi, tak samo ludzie często mówią o zamarzaniu akumulatorów, u mnie w lodówce stoi już 3. tydzień akumulator, który był rozładowany do pełna, tam, znaczy do połowy, gęstość na poziomie 1,28 g na cm3 elektrolitu.
przed wyjazdem do Warszawy sprawdzałem, nadal chrupie, nie? Także ten mit z zamarzaniem też za niedługo umie. No to oczywiście 1,28 nie zamarznie, nie ma takiej możliwości. 1,20 teraz, przepraszam. 1,20. 1,20 nie zamarza. Szukam tak. tego progu, gdzie ten taki minus 17 będzie, bo no, dla nas, dla akumulatorowców, epikonta boka przepychu właśnie się zbliża. Większość z Was zapomni naładować akumulator i będzie, kurczę, nie odpalił. Musimy kupić. Generalnie nie zamarza akumulator, jeżeli jest naładowany i tak samo już uprzedzając, bo ja też pracowałem przez moment, duży moment swojego życia w serwisach wielomarkowych i mogę Państwu powiedzieć z całą odpowiedzialnością, rozładowanie nie jest wadą akumulatora i z tego powodu nikt takiej reklamacji nie uzna, że część ćwiczy, bo można go bardzo szybko załatwić różnymi, na różne dziwne sposoby. Ilość rzeczy dziwnych, które się mogą zdarzyć w pojeździe, jest niezliczona i o tym moglibyśmy gadać godzinami, ale to zawsze jest tak, że warto go sprawdzić. Tym bardziej, że w nowych samochodach niestety nie występują symptomy. To, co było w starych autach, że my oczywiście gdzieś tam mając nie do końca pewnie zdrowe podejście do motoryzacji, raczej to jest jakaś jednostka chorobowa, słyszymy, że trochę jest inaczej. Albo widzimy czasami, że trochę jest inaczej, ale w nowych samochodach nie ma symptomów. Niektóre mają takie tryby Eco Mode albo ikona akumulatora się pojawia, tylko nie czerwone. Tak? W samochodzie jest jasny poziom. Czerwony stój, nie idź, pomarańcz ostrzegam, wszystkie inne to są informacje. Więc jak się taka informacja pojawia, albo na przykład szybciej nam gaśnie światło w środku. Bo czasami tak, że zatrzymamy się, chcemy na fajkę zatrzymać, z kolegą pogadać, tak? Otwieramy sobie drzwi i gadamy. Jak szybko gaśnie, znaczy, że tego problemu jest mały. Sterownik, żeby zabezpieczyć rozruch kolejny, rozłącza go tak, szybciej, więc generalnie lepiej jest podjechać nawet do Szczecina, tak, żeby sprawdzić się akumulator przed zimą. Bo często gęsto w dwuletnim samochodzie, w zależności od wyposażenia, on już może nie istnieć. Taka jest prawda. I nie ma się co oszukiwać. Jak chcemy mieć jeżdżone półki wentylowane i żeby świeciło wszystko. Zauważyłem taką jedną rzecz, że odkąd pojawił się system start-stop, to akumulatory w nowych autach, które są wyposażone i ludzie, którzy intensywnie korzystają z tych start-stop, wymiany przesunęły się z 8, 9, 10, 12 lat na po 3, po 4 latach już przyjeżdżają. Fordziaki są jednym z lepszych przykładów, tam zastosowano EFB, właśnie EFB akumulatory. No to jest takie trochę w ciąży. Nadal akumulator z płynnym elektrolitem, ale dajmy Ci coś w zamian, wzmocnijmy płytę dodatnią. W porządku, większość producentów robi to fajnie, wzmocnili płytę dodatnią, ale to jest powrót do fajnych rzeczy, które były kiedyś, jak kiedyś były jeszcze lepsze. Nie, ale to tak jak z palkami, z innymi rzeczami, optymalizacja, też chcecie kupić coś za 3-4 stówy, także no, cały czas zmierzamy do tego, żeby optymalizować to, co potrzebujecie. Akumulator wystarczy zadbać, naładować przed każdą zimą, przed każdym latem, jak macie dostęp do elektrolitu, odkręcić korki, zobaczyć, czy jest poziom. Jeżeli boicie się tego robić sami, większość sklepów, które sprzedają akumulatory, stara się dbać o klientów, oni Wam zrobią to za darmo. Przeglądną, sprawdzą i tak dalej. Może nie naładują, bo to już jest kasa za usługę, ale taką podstawową sprawą... Złotówka, daj spokój, no bądź człowiek, dam Ci dwa. Dobrze. Nie, za sprawdzenie nie. Natomiast wiecie, to kwestia ładowania. Aha, ty mówisz o tym, ale na przykład my dajemy akumulator zastępczy na te kilka dni. Czyli ktoś musi to zdemontować, damy akumulator zastępczy, więc sobie może spoko jeździć, wraca po kilku dniach, oddajemy swój akumulator, a nawiasem mówiąc, rozważamy system, przestać sprzedawać akumulatory, a zacząć je wynajmować. To już zrobiło kiedyś Renault. W swoim aucie. Ale w elektryku. Nie udało się. Tak, nie udało się, a tutaj rozważamy to, czy po prostu nie przejść na model pewny start, czyli pobieramy czy raz na kwartał, czy raz na miesiąc jakąś małą kwotę starty i bez względu na to, czy będziesz potrzebował akumulatora już po roku, to coś się stanie, czy po dwóch, czy po trzech, gwarantujemy ten pewny start. Zresztą opcje subskrypcyjne to będzie chyba coś, co nas zabije za niedługo. Także... Właśnie, to jest oczywista oczywistość. W 2005 roku byłem na spotkaniu, gdzie mówiono o diagnostyce, że jedyna droga i rozwój to jest diagnostyka płatna, czyli płatny dostęp. W 2005 roku wydawało się to być abstrakcją, dzisiaj jest chlebem powszednim, bo każdy z Was może sobie kupić, nie wiem, urządzenie do Opla, fabryczne Opla do diagnostyki, tylko że jak nie będzie dostępu do bazy online'owej, to może tylko ono świecić, a nic innego nie robić. Tester do kodowania akumulatorów kosztuje na zakupie w okolicach 2000, 1800, 2000 i spoko. Ale po dwóch latach musimy kupić software, który kosztuje 1500 niego, żeby zaktualizować nową bazę urządzeń. Często to urządzenie przez trochę to przymuszenie wyczochrane, bo to wiesz, cały czas gdzieś jeździ, koduje się, kupujemy następne. Różnica jest tak niewielka, że po prostu mamy pełną bazę przez 2 lata.
No tak, a potem też a propos diagnostyki, pamiętam, że w testerach jednej z bardzo znanych firm, oprócz aktualizacji samego testera, aktualizował się również przewód, który włączyłem w samochód, OBD. Tak? I to było zmora, bo przewód kosztował prawie 3000 zł. Ja sobie pomyślałem, że zrobię go sam. No mogę sobie zrobić sam, tylko zabrakło paru takich rzeczy skomplikowanych we wtyczce. No tak na marginesie, słuchajcie, my was pewnie zanudzamy tymi wszystkimi rzeczami. Nie no, o akumulatorach, no słuchajcie, no chyba to jest przyjemna rozmowa. Najważniejszy w życiu akumulator, to jest motto mojego kolegi, które powtarzam chętnie. Jakieś pytania może macie, a propos kamperów, a propos czegokolwiek. Bardzo proszę. Macie kupić? Adam, za ile go sprzedaż? Jest nie do sprzedania, przepraszam, się w świecie z kontrolka i komu w Twoim Fordzie. Będę stał nas kapitanie przyczepia za chwileczkę. W ciągu godziny będę. W ciągu godziny będę podróż śmiało. A masz taki, ale jest twój sprzedaż, tak? Co ci nie pali dzisiaj rano? Tak. Tylko naładuj, niech się słyszał, naładuję. Ale postoję troszkę na alternatorze i tak dalej. Macie jakieś pytania do nas a propos wszystkiego, naszego życia? Dzisiaj jesteśmy tylko dla was. Ale padła deklaracja. Żona słyszy twoje. Dobrze, o tym tak. Różne opinie. Ja zacznę od genezy. Start-stopu Robert rozwinie o kwestię elektryczną, bo jest ciekawa szalenie. Proszę Państwa, prawda jest taka, że jest nas dużo i będzie nas więcej. Może niekoniecznie my z tych 500 plus się rozmnażamy jak potrzeba, ale nasi przyjaciele na Bliskim Wschodzie robią to bez pieniędzy. I o to chodzi, że ten świat trochę zapychamy. Trochę zapychamy, trochę zanieczyszczamy. Powiem Wam o dwóch rzeczach, bo ja mam taki dysonans. Z jednej strony rozumiem, że musimy oszczędzać. Nie ma żadnego dla mnie uzasadnienia, że ja muszę butelkę po winie, po piwie wyrzucić. Tego nienawidzę robić. Nienawidzę marnotrawić rzeczy, które są oczywiste. Ja mam w domu obsesję na gaszenie światła. Nie dlatego, że nienawidzę PGE, tylko po prostu uważam, że to światło się nie bierze znikąd. U nas nawet 1% chyba energii nie powstaje z alternatywnych źródeł. Mało tego, nie jestem żadnym gościem nawiedzonym, który jest absolutnie gdzieś tam ekologiczny. Podobnie jest z mięsem. Kocham mięso, ale uwielbiam dania wegańskie i wegetariańskie. Są restauracje w Warszawie, które robią to świetnie. Idę tam dlatego, że mi to smakuje i to bardzo, bardzo lubię. Do tego nie mam żadnej ideologii. I tak samo jest z systemem start-stop, tak samo jest z wieloma systemami, które są na świecie. Z jednej strony musimy dbać o naszą przyrodę. System start-stop to ułatwia. A wiecie dlaczego? Dlatego, że proporcjonalnie do ilości spalonego paliwa produkujemy substancje toksyczne. Owszem, poprzez różne urządzenia typu katalizator, typu DPF, GPF, bo w nowych benzyniakach są GPF-y. Nowe benzyniaki pracują na wtyczku bezpośrednim, dochodzi do różnego kontrolowanego spalania stukowego, więc tam jest też cząstek stały, bo z takiego stuku, z takiego spalania pod dużym ciśnieniem tworzy się węgiel, tak? My ten węgiel zbieramy w filtrze i ten węgiel doprowadzamy do bardzo wysokiej temperatury, podlewając paliwem w silniku, żeby się samoczynnie wypalił w sposób kontrolowany w tym filtrze. Więc jeżeli ktoś, bo to się zdarza, DPF off, EGR off, ja to rozumiem. To są rzeczy, które naprawdę robią dużo złe. Tylko, że trzeba sobie teraz z drugiej strony stanąć. Jeżeli ja jadę swoim samochodem, którego kocham, którego pieszczę, kupuję akumulatory ze Szczecina, najdroższe jakie są, tak. A przede mną pan kłębi czarnym dymem, albo autobus, to miejcie świadomość, że poza tym, że CO2 niekoniecznie zabija planetę, tak, bo wulkany i hodowla bydła robią swoje, to na pewno tlenki azotu, cząstki stałe, czy sadze, są rakotwórcze, są dla nas naprawdę zgubne. I jeżeli ograniczymy ilość spalonego paliwa, automatycznie poprzez system start-stop, automatycznie niwelujemy to ryzyko. I teraz było pytanie, czy jeździć z włączonym, czy z wyłączonym elektrycznie. Ten system start-stop, tak na dobrą sprawę, i tak ci będzie działał tylko w bardzo wysokich temperaturach, bo silnik musi być odpowiednio nagrzany, na zewnątrz musi być odpowiednie parametry, żeby on zgasł. To będziesz miał do czynienia tylko w lecie. Dość podobnie, Adam, ja jestem raczej zwolennikiem takim, żeby jeżeli to jest, żeby to działało, przy czym producenci czasami strzelają w błędy.
bo zastosowanie akumulatora z płynnym elektrolitę jakiegoś średniej jakości PFBK powoduje to, że będziesz go wymieniał co 3, co 4 lata. I to maksymalnie, bo jak już kupisz z rynku wtórnego akumulator, to 2 lata max, tak? Natomiast jeżeli to jest i to działa, to lepiej pójść na przykład w następną wymianę VGM-a, który zniesie to o wiele lepiej, będzie służył minimum 2, może nawet 3 razy dłużej niż zwykły WEG, to po pierwsze, korzystaj z tego. Adam mówił o gaszeniu świateł, no ja się zorientowałem parę miesięcy temu, że mamy 3 samochody w domu, bo jeździ żona, jeszcze ja i moja córka zrobiła prawko za pierwszym razem, to kupiliśmy samochodzik. Teraz poszło na studia, no i okazuje się, że w tym Poznaniu, gdzie tam mieszka teraz, mówi tata, wiesz, to ja jednak raczej już nie chcę samochodu, bo tramwaj prawie spod domu, 10 minut mnie wiezie, po co ja mam tam stać. No i doszedłem do wniosku takiego, że co tak, no na pewno jej samochód sprzedamy, zostaliśmy sami we dwoje z żoną, ja do pracy mam 3,5 kilometra, to powiem ci, że ostatnio ubieram słuchawki na uszy, włączam sobie jakąś taką uciszającą, spokojną muzykę i ja w 20 parę minut... Skończył się prąd. Najważniejszy w życiu jest akumulator. Ja w 20 parę minut jestem w stanie się spokojnie sobie dojść, zrelaksować i skorzystać z tego wszystkiego. No i chyba zostaniemy przy jednym aucie, bo no, moja 508 odmówiła usługi, wydupiła się skrzynia automatyczna. Po wymianie konwertera okazało się, że to nie wystarczy, także jeszcze mnie czeka jedna przygoda. Tak, no fajny, wygodny, porządny, ale chyba się przeproszę z Niemcem, pomijając. No i w każdym razie mamy jakieś tam 2 stare samochody, wymienimy je pewnie na jeden nowy. I w ten sposób też działa. W swojej firmie zainstalowałem instalację fotowoltaiczną, którą wziąłem na pierwszy rok, to teraz minął właśnie 5 października, pierwszy rok jak to działa, czekam na fakturę, na rachunek z LA, zobaczę kto wyjdzie, ale chcę ją wypiąć w off-grida, żeby działało to całkowicie poza systemem, bo ja mam dostęp do baterii, mogę sobie sam stworzyć swój powerbank robić, a też chcę rozbudować tą instalację, żeby ona była większa, myślę o postawieniu... Postawienie fajnie. Tak. Mówisz o tym planie, żeby po prostu ludzi ten... Słuchajcie, no generalnie chodzi o to, że dzisiaj jak wyprodukujesz sobie trochę prądu, oddasz go, nie wiem, tam 1000 kW do sieci, to plus minus te 800 kW odbierzesz sobie w perspektywie roku. To oni chcą zrobić tak, że to, co zużyjesz na bieżąco oczywiście jest twoje, ale za resztę zapłacimy ci 20 parę groszy, ale ty będziesz od nas kupował za 80 parę groszy czy za zyla. To jest niefajne. Z drugiej strony nasz system energetyczny nie jest systemem rozproszonym, jest systemem centralnym. To jest do pani. Tego się nie da zrobić przez zmianę, znaczy trzeba by dużo rzeczy tak naprawdę przemyśleć, przebudować. Dlatego sądzę, że off-grid, czyli niezależność energetyczna, będzie fajna. Rozmawialiśmy z Adamem. Ja na własnej działce już teraz, bo też się planuję przenieść już na wieś, chcę hodować marchewkę, pomidory, te sprawy. Mam już swoją studnię, 34 metry, ogrodzoną działkę, zrobiliśmy sobie drogę, jakieś takie rzeczy i też coś drewnianego może, ale to o budownictwie na razie nie będziemy rozmawiać, bo tutaj. I no, instalacja fotowoltaiczna oczywiście, tylko popatrzcie. Wtedy, kiedy potrzebujecie tego prądu, bo siedzicie więcej w domu, tego słońca u nas jest mniej. Dlatego trzeba przewymiarowywać odrobinę tej instalacji. Te rzeczy są niestety tak no, niemyślane dla ludzi, nie? Nie wiem, zacznę mówić politykę, oddaję go za domowy. Słyszałem, że będziemy produkować 1 000 000 elektrycznych aut rocznie. Elektryczny maluch z Łodzi już jest elektryczny maluch jeden. Ja złożyłem mini, to jest 3. Dobrze. Nie wchodząc w politykę, tak jak powiedział Robert, i słusznie, to tak próbujemy gdzieś tam was zagadać, bo tyle się wokół dzieje na świecie, żyjemy w ciekawych czasach, to jest plus i minus, więc a propos różnych rozwiązań technicznych. Rozumiem DPF, rozumiem start-stop, chociaż wkurza mnie strasznie. Start-stopem trzeba się nauczyć jeździć. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w nowych samochodach, bo jeżdżę dużo takimi różnymi testowymi autami, pojawia się tak, że ten mechanizm przeniesienia napędu jest mniej lub bardziej głośny, w zależności od marki modelu. Dlaczego on jest głośny? No dlatego, że często gęsto, jak się jeździ normalnym samochodem, to nie ma start-stopu, to my podczas startu ze świateł nadmiernie wciskamy pedał przyspieszenia. Bo nam się wydaje, że ten czas od uruchomienia do ruszenia z miejsca jest jakiś strasznie duży. I wiele osób, a to obserwuję, bo jeździłem też na prawym fotelu z ludźmi, którzy kupowali sobie hybrydy i sobie tak się z tym radzili, bo twierdzili, że tam jest nieprawda, że tyle możesz spalić. No to robimy to mimo woli, bo się trochę denerwujemy, że jest zielone, więc wciskamy, nie ma sensu. Wystarczy wciśnięcie sprzęgła, samochód zapali, jeżeli ma sprzęgło, a w odbiegach dodanie pedału, do buźnięcie pedału gazu, żeby nie szarpać, bo wiele samochodów ma skrzynie, które wyglądają jak automaty. To nie są automaty. To są skrzynie mechaniczne, zautomatyzowane. I
kiedyś było to fajne, bo się mówiło, kurczę, no tam są zwykłe tryby, łożyska, no przecież to jest ogarnę spokojnie w garażu. No niestety dzisiaj się trochę to zmieniło, sterowanie tym wszystkim jest potwornie drogie. Często taki zautomatyzowany manual potrafi kosztować więcej w naprawie niż hydrauliczny automat. I to też jest nieszczęście, jak ktoś ma już Peugeota, to wie dokładnie, to kosztuje. 7 tysięcy jest do wyrzucenia, ale fajnie jest w ogóle Peugeot. Ja naprawdę śmieję się, bo tak wszyscy mówią, po co kupić Peugeota? Ja zawsze eksperymentowałem z samochodami, to jest jakaś cena. Tak, on kosztował relatywnie mniej, obiecywał znacznie więcej i przez jakiś okres to dało się z tego skorzystać. Więc spoko jest start-stop, inne rzeczy, one muszą trochę być, chociaż uważam, że ta miękka hybryda będzie rozwiązaniem start-stopu, jest to znacznie lepsza alternatywa. Jednej rzeczy, jakiej nie rozumiem w samochodach, to są tak zwane klapy, które skracają długość kolektora. Ale to już za bardzo dużo mechanika, nie będziemy w to wchodzić. Jesteśmy na stoisku firmy Dometic, więc będziemy mówić o rzeczach, które robi Dometic, a robi je od lat, robi je sporo. Z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że mają na przykład nowość ogrzewanie, taki piec funkcyjny tam się tym chwalą, robi wrażenie. Ja mam większość rzeczy w kamperze, mam Dometica. Markiza Dometic, umywalka, takie kombo z kuchnią Dometic, toaleta Dometic, mam klimatyzację Dometic, bardzo fajną, która też grzeje. Akumulatory nie są Dometic, ale nałożyłem naklejkę Dometic, żeby się wszystko zgadzało. Oddaję głos jeszcze człowiekowi, dla którego najważniejszy jest akumulator. Ja strasznie mu kibicuję, strasznie go lubię. Was zachęcam również, żeby wejść na YouTube, wpisać Mr. Akumulator, bo tak się ten pan nazywa. Bardzo kontaktowy, zawsze pomocny. Jak będziecie mieli jakikolwiek problem z czymkolwiek, jeśli chodzi o akumulatory, to z całą pewnością dostaniecie fachową wiedzę i pomoc. Odsłużyliście nawet prostych rzeczy, ładowarek, prostowników, inne rzeczy. To wszystko u niego jest na kanale, a że faktycznie jest w kwestii akumulatorów takim górą chyba w Polsce, bo chyba nikt tak się było. Stara się być. Pamiętam, mój człowiek w Warcie, który się nie zna, znał. Nie pamiętam nazwiska już. W Excite też. Też był. Ale w Warcie był też taki pan, który jeszcze na Polski, pamiętam. Stare czasy. Ja jestem ten rocznik. Pan Star też miał swoją. Inne dziki też miał z rodzicy baterii. Więc oddaję głos jeszcze Robertowi. Jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać bez udziału głośnika, to jesteśmy. Robert też na pewno będzie rozdawał jakieś zniżki na akumulatory. Z całą pewnością to zrobi. Tak, procentowo ile jest różnicy między nami w wzroście? 5? Nie, słuchajcie, no, dzięki bardzo za tą chwilę, że mogłem... Nie była chwila, to 2 godziny. Tak? 2 godziny? Kurde, mam nadzieję, że to nagra. To nie wiem, jak się wyliczę. Jeżeli naprawdę potrzebujecie coś na temat wiedzy akumulatorowej, zachęcam, zapraszam na mój kanał Mr. Akumulator. Natomiast pamiętajcie, ładowanie jest bardzo tanie, pozwoli Wam to zaoszczędzić kasę. Akumulatory są coraz droższe, z reguły coraz gorsze. Poszukiwanie dobrej klasy akumulatorów to jest coś, czym ja się zajmuję, ale też bierzcie pod uwagę to, że jestem osobą, która jest zaangażowana handlowo w ten biznes, nie? Czyli on może mieć tam jakieś ukryte cele za plecami, także jak mawiał Budda, słuchajcie mistrzów, ale myślcie sami, zastanawiajcie się, wyciągajcie wnioski. Ja dlatego jak testuję jakiekolwiek akumulatory, podaję rzeczy, których się o nich dowiedziałem, natomiast pozwalam Wam samemu wyciągnąć wnioski. Jestem w stanie zbadać wagę, pojemność, wszystko na dozę do tych akumulatorach, ale eksploatacja jest po Waszej stronie. Ładowanie przed każdą latą, przed każdym zimą w osobówkach pozwoli Wam wydłużyć dwukrotnie żywotność akumulatora. Naprawdę, nie przesadzam. A jak jeździcie na wymianę opon, większość warsztatów, które sprzedają opony, też pewnie handluje akumulatorami czy coś, czy jedziecie na wymianę oleju, poproście o sprawdzenie kondycji akumulatora, jego napięcia czy czegokolwiek. Niewiele to kosztuje, a może dużo ułatwić. Proszę jeszcze. A propos opon, ja już nie dać dokończyć, ale a propos opon, bo to jest ten temat świeży i sezonowy. Mówiliśmy o tym, że akumulator powiedzmy do roku możemy kupić bezpiecznie. Z oponami jest troszeczkę w Polsce tak, ja to pamiętam, jak byłem we Francji czy choćby w Niemczech, to oni mówili, ale co to się u nas dzieje w Polsce? Czy wy jakieś robicie desery z tych opon? Bo musi być opona najświeższa, bo jak ma pół roku, to już w ogóle nikt tego nie zamówi, a już 2 lata ma opona, to ich nikt nie kupi w Polsce. Na świecie, w Wielkiej Brytanii, przyjeżdża gość, okej, pyk na samochodzie. U nas jest macanie, jeszcze miałem kiedyś pana, który mówi, że te Micheliny są podrabiane raczej. Bo pachną inaczej, nie?
Szczerze, najtrudniej zprodukować na świecie narty i opony, bo komponenty do ich budowy do siebie nie pasują. Jest to skomplikowany proces, mega skomplikowany, więc pierwszy raz dowiedziałem się, że niczego może być podrabiany. Ale wracając do tej daty produkcji. Dobrze, kupcie najświeższe. Czy następuje degradacja, tak jak w przypadku baterii, że jednak reakcje chemiczne następują? W opłonie też następują, bo paradoksalnie niektóre opony mają domieszkę, to się nie wiem, jak olej powiedzmy kukurydziany. Nie wiem po co on tam jest, pewnie z tego samego powodu są komponenty w benzynie, żeby jednak rolnikom zapłacić za ich trud albo za jakiś tam nieurodzaj. Jakby nie jest to potrzebne do jazdy ten olej kukurydziany. Ale prawda jest taka, że po iluś latach może być jakaś reakcja, w większości odwracalna. Żeby wam zobrazować, co się dzieje z oponą, powiem wam tak. 3 tygodnie jazdy z ciśnieniem obniżonym o 0,5 bara. Nie zauważysz tego po oponie, dlatego kopniesz 2 razy. To dalej wygląda czarno i okrągło, bo jest napompowana. 3 tygodnie jazdy z ciśnieniem obniżonym o 0,5 bara powoduje taką samą destrukcję, jak 18 lat na półce w słońcu. To tak, żeby zobrazować. W oponie jest to teraz temat, więc jak macie dobrą cenę na 2-letnią oponę, która była właściwie sezonowana, a jej stopka nie jest tam zagnieciona, nie jest krzywa, czy ten element, który montujemy w felce, to ją kupujcie, bo z całą pewnością to będzie w pełni sprawna opona. Bo z kolei jak zakładacie w swoim samochodzie, to nikt tych opon poczeka, tak nie wyrzuca. Mieliście, w porządku, są nowe. Zawsze są dla was nowe. Więc jak kupujecie w sobie opony 2-letnie, to można naprawdę na tym dobry biznes zrobić. Ja też do swojego samochodu kupiłem ostatnio opony na 3 lata i jestem zachwycony, bo zapłaciłem 40-30% tego, co kosztuje. W odniesieniu do akumulatorów, mi też zdarza się sprzedawać akumulatory starsze niż rok. Mamy w firmie coś takiego, co się nazywa ściana płaczu. Ustawiamy tam każdy akumulator, który ma więcej niż rok. Przeceniamy to, po prostu robimy na to lepszą cenę, dajemy taką samą gwarancję i tak dalej, ale robimy to świadomie. Dobrze, nie zawracajmy głowy, tam jest kamper Adama, tam będzie fajnie, tam zapraszamy, drinku, nie. Tyle. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz, jesteśmy dla was dzisiaj na stoisku Dometik, jutro od godziny 10 do godziny 17. Stoisko Dometik.